Rozmawiajmy trochę o tym, co to znaczy mieć udziały w danej spółce, a konkretnie co to oznacza posiadać akcje danej firmy. Bo posiadanie udziałów nie musi się odnosić jedynie do akcji. Mogą to być na przykład też jednostki uczestnictwa. Dzisiaj jednak skupimy się na akcjach i na tym, co w zasadzie dostaję, kiedy kupuję akcje, do czego mam prawo po nabyciu akcji danej spółki. Generalnie rzecz ujmując, po nabyciu udziału w formie akcji stajecie się współwłaścicielami danej firmy. Warto to zapamiętać, bo innym często wymijanym instrumentem finansowym w kontekście obrotów papierami wartościowymi są obligacje. Kupując obligacje, stajecie się wierzycielami danej spółki, czyli inaczej mówiąc, pożyczacie danej spółce wasze środki. Obligacje są istotne w kontekście naszego dzisiejszego tematu, bo pozwalają zdobyć kapitał, podobnie jak akcje, tylko troszeczkę na innych zasadach. Na przykład kupując obligacje o wartości nominalnej 1000 zł, załóżmy, że mamy obligacje o wartości 1000 zł, pożyczamy spółce te 1000 zł. I załóżmy, że takich jak my jest jeszcze kilkanaście albo kilka tysięcy osób, załóżmy, że jest ich 1000, wówczas to grono pożycza spółce 1 000 000 zł. Czyli inaczej mówiąc, spółka zebrała 1 000 000 zł kapitału po to, żeby prowadzić swoją działalność. Trzeba pamiętać, że w przypadku akcji stajemy się współwłaścicielami, kupując papiery wartościowe, a w przypadku obligacji stajemy się wierzycielami czy pożyczkodawcami. No dobrze, to teraz, żeby sprawę trochę uściślić, to co tak właściwie obejmujemy w posiadanie, jeżeli kupujemy akcje, gdzie jest ta własność, do której mamy prawo? I żeby to uściślić, narysuję taki oto diagram. Ten diagram przedstawia uproszczony bilans spółki. A bilans to część sprawozdania finansowego, dokumentu, w którym są wypisane wszystkie elementy posiadania spółki, jak i obciążenia. Przeanalizujmy sobie jakieś hipotetyczne przedsiębiorstwo X. Firma X. I załóżmy, że nasza firma posiada coś takiego, co się nazywa aktywa. Na bilansie aktywa znajdują się na diagramie, który przedstawia bilans. Aktywa będą znajdowały się po lewej stronie. Po prawej stronie znajduje się coś, co się nazywa pasywa. Aktywa to wszystko, co ma jakąś wartość dla przedsiębiorstwa. To są środki, majątek, wszystko to, co przynosi bądź będzie przynosiło nam jakieś korzyści, nam jako przedsiębiorcy. Na przykład aktywem może być dom, bo możemy w nim mieszkać, chronić się przed zimnem albo prowadzić działalność naszej spółki. Możemy też go sprzedać i ta sprzedaż, miejmy nadzieję, przyniesie nam jakiś wymierny zysk. Samochody też są aktywami, bo umożliwiają na przykład transport, prowadzenie przedsiębiorstwa, na przykład przewożenie towarów. Gotówka jest aktywem, bo może zostać wymieniona na rzeczy, na przykład na towary, które będziemy mogli potem przerobić i sprzedać je z zyskiem. Jeżeli komuś pożyczymy środki pieniężne, to też jest aktywo, bo w przyszłości dostaniemy te środki z powrotem, najprawdopodobniej z jakimś procentem, z jakimś zyskiem. Z kolei jeżeli ktoś pożycza pieniądze mnie jako przedsiębiorcy, jest to moje pasywo, ale o tym za chwilę porozmawiamy dalej. Tak czy siak załóżmy, że niebieski kwadrat obrazuje nam aktywa pewnej spółki X i załóżmy, że te aktywa wynoszą razem 100 milionów złotych. Na razie zostawmy na boku, w jaki sposób dokładnie ta liczba została określona, ale załóżmy, że zgadzamy się, że jest to sumaryczna wartość posiadanych przez spółkę patentów, nieruchomości, wartości firmy, gotówki, ogólnie całego majątku, czyli wszystkich tych elementów, które wygenerują jakąś wartość w przyszłości, czyli inaczej mówiąc, aktywów. Teraz załóżmy, że nasza spółka pożyczyła również trochę pieniędzy po to, żeby sfinansować na przykład samochody i mogła to uczynić na drodze emisji obligacji, o których żeśmy wspominali wcześniej, albo zaciągając kredyt w banku. Na razie nie ma to znaczenia. Jakkolwiek nie zostałyby zdobyte te środki, odzwierciedlone są one w drugiej części bilansów, które nazywamy zobowiązaniami. Załóżmy, że nasza spółka pożyczyła łącznie 80 milionów złotych. Gdyby na przykład spółka wyemitowała 1 000 000 obligacji, każda obligacja reprezentowałaby dług 80 zł i wówczas wszystkie zobowiązania złożone byłyby z obligacji. Pozostałą część bilansu nazywamy kapitałem własnym. Kapitał własny i zobowiązania tworzą pasywa, a pasywa to są środki, które finansują aktywa.
Żeby to lepiej zrozumieć, rozważmy sytuację, w której nasze przedsiębiorstwo X jest likwidowane. Spłacamy wówczas nasze zobowiązania z aktywów, a pozostały majątek jest dzielony pomiędzy właścicieli. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli wszystkie nasze aktywa w postaci budynków i samochodów sprzedamy za kwotę 100 milionów złotych, najpierw musimy spłacić zobowiązania, które w tym wypadku wynoszą 80 milionów złotych i zostaje nam 20 milionów złotych do podziału między akcjonariuszy bądź inwestorów, jeżeli to jest inna forma spółki. Jest analogiczna sytuacja do posiadania domu na kredyt jako osoba prywatna. Jeżeli nasz dom jest warty 300 tysięcy złotych, a pozostało mi jeszcze do spłacenia 200 tysięcy złotych, no to mój kapitał wynosi 100 tysięcy złotych. Czyli jeżeli sprzedam dom faktycznie za 300 tysięcy złotych, oddam 200 tysięcy złotych do banku, mam w kieszeni jeszcze 100 tysięcy złotych. Zauważyliście pewnie zatem, że aktywa, i tu dotykamy troszeczkę rachunkowości, są zawsze równe sumie zobowiązań i kapitału własnego. Albo inaczej, może trochę bardziej intuicyjnie, aktywa minus zobowiązania daje nam kapitał własny. No, zróbmy to kolorami. Aktywa minus zobowiązania to kapitał własny. Więc jeżeli mówimy, że jesteśmy właścicielem firmy, oznacza to oprócz praw decydowania o tym, w jaki sposób spółka ma się zachowywać, w jaki sposób ma prowadzić interesy, również prawo do części kapitału własnego. Załóżmy, że nasza spółka X zebrała kapitał własny właśnie w wyniku emisji akcji, o której żeśmy wspominali, że załóżmy, że tych akcji było 2 miliony. To jeżeli nasz kapitał własny faktycznie wynosi 20 milionów, tak jak żeśmy sobie tutaj napisali w naszym przykładzie, to ile jest warta każda akcja? Oczywiście w kontekście księgowym. No więc skoro mamy 20 milionów kapitału własnego, możemy to podzielić przez 2 miliony akcji. Wówczas nasza wartość księgowa to 10 zł na akcję. Inaczej mówiąc, część kapitału własnego, do której mam prawo, jest proporcjonalna do ilości akcji. Czyli mając 3 akcje, mam prawo do 30 zł z tych 20 milionów kapitału własnego. Możemy zatem rozważyć tę wielkość, wartość księgową, jako sprawdzenie rzeczywistej wartości akcji. Jeżeli ktoś zaoferowałby nam akcje naszej spółki poniżej 10 zł, no to moglibyśmy się poważnie zastanowić, czy je nie kupić, bo wyglądałoby na to, że oferuje nam po dobrej, niższej cenie, niż wynika to z ksiąg. Natomiast jeżeli chcielibyśmy upłynnić nasze akcje i ktoś by nam zaoferował cenę powyżej 10 zł, no to też jest dobra okazja, patrząc na ten podstawowy wskaźnik. Rozważmy trochę bardziej namacalny przykład. Przyjrzyjmy się bilansowi pewnej spółki, która jest w tej chwili notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Widzicie tutaj wyciąg ze sprawozdania finansowego, w którym pojawiają się elementy, o których żeśmy wcześniej mówili, mianowicie aktywa i pasywa, kapitał własny. W pierwszej kolumnie mamy dane dotyczące okresu od kwietnia do czerwca 2014 roku, a w drugiej dla porównania tego samego okresu tylko rok wcześniej. To możemy sobie wykorzystać do obserwacji, w jaki sposób zmieniały się te wartości na przestrzeni roku, czyli inaczej mówiąc, czy spółka znajduje się w lepszej czy w gorszej kondycji. Aktywa tej spółki są określone przez następującą wartość. Zobowiązania znajdują się poniżej. A kapitał własny jeszcze niżej. Istotną wielkością będzie również dla nas liczba akcji, która jest określona tutaj. No dobrze, narysujmy sobie uproszczony bilans dla tej spółki, który będzie wyglądał mniej więcej tak. Z jednej strony aktywa, a po drugiej stronie pasywa z podziałem na zobowiązania i kapitał własny. No dobrze, to patrząc na zestawienie finansowe, widzimy, że aktywa tej spółki wycenione są na 174 miliony złotych, ponieważ te wartości w kolumnach są w tysiącach złotych, w związku z czym aktywa to 174 miliony złotych. Pasywa z kolei wynoszą 127,9 w zaokrągleniu.
Natomiast kapitał własny, pewnie powinienem zmienić kolory, no ale trudno. Kapitał własny to różnica między 174 i 127,9 i wynosi w przybliżeniu 46 milionów złotych. Zatem, jeżeli wierzyć liczbom w sprawozdaniu, jeżeli wierzyć, że aktywa tego przedsiębiorstwa faktycznie wynoszą 174 miliony, to ciekawe, ile powinna kosztować jedna akcja. No więc, tak jak żeśmy rozważali w przypadku naszej teoretycznej spółki, tutaj musimy podzielić nasz kapitał własny przez liczbę akcji. Tak więc, nasz kapitał własny, jak żeśmy powiedzieli, wynosi 46 milionów. A średnia liczba akcji wynosi 19 milionów 632 tysiące. Policzmy zatem szybko na kalkulatorze, ile to jest. 46 milionów 123 tysiące podzielonych przez 19 milionów 632. Wartość księgowa to 2 złote 35 groszy na akcję. Tą wartość moglibyśmy uznać za godną naszej uwagi i którą moglibyśmy chcieli zapłacić, jeżeli wierzymy, że wartość aktywów to faktycznie 174 miliony złotych. Patrząc na informacje opublikowane przez giełdę na dzień ogłoszenia raportu, czy 3 dni przed zamknięciem kwartału, cena za akcję wynosiła 2 złote 44 grosze, czyli więcej niż nasza obliczona wartość księgowa. Z tego wynika, że ludzie najprawdopodobniej mają większe zaufanie do firmy i oczekują, że wyniki, które będą publikowane i które ta firma będzie uzyskiwała, będą coraz lepsze. Taką cenę, czyli 2 złote 44 grosze, musielibyśmy zapłacić za akcję 27 czerwca. Ile wynosi ta wartość teraz? A no to można sobie wyliczyć z tej zmiany, która jest określona w tabeli, mianowicie wartość akcji urosła o 33 grosze, czyli aktualna cena wynosi 2 złote 77 groszy. Jeżeli przemnożymy to przez ilość akcji, tutaj w tej tabeli poniżej, ta liczba wynosi 19 milionów 632. Otrzymujemy tak zwaną kapitalizację w wysokości 54 milionów 380 tysięcy. Ta wartość jest to wycena rynkowa naszej spółki, czyli inaczej mówiąc, rynkowa wycena kapitału własnego. I jak pewnie zauważyliście, wartość rynkowa jest o 8 milionów wyższa niż wartość księgowa. Co prawda, porównujemy wycenę rynkową, czyli nasze 54 miliony złotych, z wartościami, które były publikowane 4 miesiące temu, i niewykluczone, że te wartości się zmieniły. A jeżeli macie ochotę sprawdzić, to 14 listopada jest publikowany kolejny raport finansowy i możecie wtedy zobaczyć, jeżeli się domyślicie, która to spółka, w jaki sposób zmieniały się elementy skonsolidowanego bilansu. Mam nadzieję, że było to przydatne i teraz macie lepsze rozumienie, co to właściwie oznacza kupować akcje firmy.